trafi. Pomyślcie, jeżeli tam byli chorzy, sparaliżowani, pewnie niektórzy się czołgali, niektórzy pewnie mieli jakieś ogromne trudności z poruszaniem się itd. Do tego miejsca przychodzi pan Janusz. Ja sobie to tak bardzo kompletnie wyobrażam. Mamy wielki plac, wśród sadzawka, dookoła te kurganki, mnóstwo gapiów, mnóstwo rekinów na brzegu. Grzegorz mówi, co to jest za poziom? To jest poziom tego wszystkiego, czego w swoim życiu nie chcesz. Czy wielu was teraz zapytam, słuchajcie, jakie macie pierwsze trzy rzeczy w głowie, jak was zapytam, czego najbardziej nie chcesz w swoim życiu, żeby tego nie było? Masz to, a nie chcesz, żeby to było. To proszę sobie, że każdy z was w 2 sekundy odpowie mi od razu to. No bo każdy wie zazwyczaj, co go najbardziej męczy, co jest najbardziej trudne. To są prawdopodobnie rzeczy, o które się nie może odlatnąć do Pana Jezusa, nie? Panie Jezu, jakbyśmy tylko to zabrał. Już nic innego nie musi być, tylko żeby tego nie było. Jak tego grzechu nie będzie, albo tej jakiejś sytuacji, albo tej relacji, albo tej jakiejś tam mojej wewnętrznej rzeczy, jak to mi Panie Jezu zabierzesz. Ale chcesz tego, czego chcesz. Co mówi każdy człowiek? No przecież skoro mówię, że nie chcę, no to nie chcę. A skoro mówię, że chcę, no to chcę. A wtedy mówię, pan Jezus, jak mi się czegoś. Bo widzisz, spotkałem tam takiego człowieka. Od 38 lat cierpiał na chorobę. Jak go zapytałem, czy chce być zdrowy, to on mi powiedział, że on nie ma nikogo. To może ty wtedy nie chcesz tego, czego nie chcesz, bo może chcesz czegoś innego niż chcesz. Ja myślałem, że on chce zdrowia, okazało się, że on chce kogoś. Czegoś mówi tak. Podpowiedź tego człowieka. Pan Jezus jednym pytaniem wydobywa z tego człowieka to, co było największym pragnieniem